No, straszne warunki, słuchajcie, dzisiaj śnieg, ale mam nadzieję, to jest ostatni dzień, kiedy tak śnieży. Słuchajcie, idziemy jeszcze raz do wędkarskiego.com po wędkę, tą czerwoną Litor od Mikado. Sprawa się wyjaśniła, faktycznie ta wędka będzie w stałej sprzedaży, reszta nie. Najtańsza wędka do sufa, już żeśmy byli tutaj i pokazywałem ją wam 2 lata temu. Często o tym wędzisku pisaliście, proste wędzisko, miękkie. Tam macie filmik, jak żeśmy testowali to wędzisko, dużo zawodników, Władek Team mówiło, że to jest idealne wędzisko na leszcza. A takie właśnie łowienie w lecie. Przylotki nie za duże, jest mięciutkie, co jest fajne przy łowieniu właśnie leszczy. Bardzo delikatnie bierze, no i też mówię, przy holowaniu leszcza musimy bardzo mocno uważać, dlatego plecionki raczej do leszczy nie używamy. Używamy żyłek, średnica w surfcastingu 0,26, 0,28, czasami 0,30. Bardzo fajne wędzisko, słuchajcie. No i fajna sprawa dla mnie, bo dostałem to wędzisko gratis od wędkarski.com. No i takie, powiedzmy, gratisy jak najbardziej wchodzą w grę, ponieważ one nie mają wpływu na to, co my kupujemy. To, że to wędzisko zostało w cudzysłowie zakupione, to zdecydowaliście wy w komentarzach. Najczęściej pojawiało się właśnie to wędzisko jako wędzisko dla początkujących wędkarzy, czy jako wędzisko do zestawu tego taniego, bo na ten drogi zestaw wybraliście wędkę A6 od Yuki. Ją już mamy. Teraz mamy Mikado Litor, czyli mamy komplecik. No i słuchajcie, nie przewidziałem jednego, że mocowanie kołowrotka w różnych wędziskach jest na różnej wysokości. I tak jak kupiłem, nie wiem, 3 tygodnie temu pokrowiec Sonika, z którym ostatnio dużo jeździłem i wam też go pokazywałem, i wcześniejsze moje blanki idealnie wchodziły, zobaczcie. To jest dolny blank z uzbrojonym kołowrotkiem. Wchodzi w to wybrzuszczenie idealnie. To są wędziska, którymi łowiłem przez minione 4 lata. To teraz te nowe wędziska, czyli tak samo A6, jak i Litor, zobaczcie, mają ten blank w tym miejscu. To mocowanie kołowrotka. Czyli dokładnie po środku, czyli tam, gdzie jest najwęższa komora. Tu mamy wędkę A6, mniej więcej ta sama wysokość, zobaczcie. Co to się dzieje? Słuchajcie, mam nadzieję, że to ostatni dzień zimy. Kupiłem właśnie dwie sztyce 150-centymetrowe Jacksona. Koszt jednej 50 zł w sklepie wędkarskim, natomiast w internetach jest taniej. Koniecznie weźcie te najdłuższe 150-centymetrowe. Możecie je też kupić na stronie Yuki, ja zapomniałem niestety. Tam też są po 5 dyszek, no i są niebieskie. Kochani, no widzicie, jakie są warunki. Nie okala się jechać nad morze. Poza tym byłby szum, dlatego postanowiłem pokazać wam to tutaj na łonie przyrody. Patrzymy, co żeśmy ciekawego kupili. Na pierwszy rzut pokrowiec Sonika. Jest bardzo fajny, fajnie poręcznie się go niesie. Natomiast to, co pokazałem wam w sklepie, no nie da rady wsadzić wędek uzbrojony w kołowrotki. No bo ten kołowrotek jest po prostu na innej wysokości mocowany do blanku, więc zobaczcie, kołowrotki mam odczepione, ale one dalej są w naszym pokrowcu. W innych pokrowcach może to wyglądać nieco inaczej, natomiast ten pokrowiec jest o tyle fajny, że wszystko inne nam się też fajnie zmieściło. Sztyce mamy na zewnątrz i to bardzo fajnie, że mamy je na zewnątrz, dlatego, bo nie przenoszą one nam piachu do wewnętrznych grodzi. Tutaj mamy, powiedzmy, powierzchnię taką bez piachu, bo tam mamy kołowrotki, nie? Natomiast to, co jest od piasku, mamy tutaj. I ważna sprawa, zobaczcie, jak sobie to odczepimy, mamy tutaj nasz grzebień, co jest też bardzo fajne. Dodatkowo, żeby już skończyć ten temat tego pokrowca, mamy też w pokrowcu kilka kieszeni. Mamy też mocowanie na przykład jakąś parasolkę i to też jest mocowanie zewnętrzne. Na razie sobie podarujemy tripody, no i taki ciężki sprzęt. Jedyny taki element, który mamy
do zestawu tego, nazwijmy to, droższego. To jest grzebień z tacką. Pokażę Wam go też dzisiaj, ponieważ pewnie część osób będzie chciała mimo wszystko do tego podstawowego zestawu zakupić sobie ten grzebień z tacką, ponieważ on jest dosyć przydatny nad wodą. Słoneczko coraz lepiej grzeje i bardzo dobrze, bo niedługo spotkamy się nad wodą. Słuchajcie, jednego czego nie kupiłem, to kołowrotki, które mam tutaj, dwa quickie. Są to kołowrotki, które służą mi naprawdę bardzo długo. Ich ciężar to jest 680 gram, czyli no nie dużo, nie mało, natomiast mają wolną oscylację szpuli. Jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to to, żeby szpula miała wolną oscylację. O co w tym chodzi? Jak będziemy kręcić kołowrotkiem, chodzi o to, żeby nasza szpula poruszała się w górę i w dół jak najwolniej. I teraz najlepsze kołowrotki, te za 2000 zł i droższe, potrzebują 50 obrotów korbki, żeby dojść do górnego poziomu i tyle samo, żeby po prostu zejść na dół. Czyli taki pełna jedna oscylacja góra-dół to jest 100 obrotów kołowrotka. Ten natomiast no, nie ma aż tak wolnej oscylacji szpuli, natomiast ma już wolną. A co za tym idzie, przy mega siłowych wyrzutach naszego zestawu, kiedy naprawdę on bardzo szybko leci, plecionka czy żyłka z kołowrotka nie schodzi tak mega szybko, tak szarpiąc, tylko wolno. I właśnie czym ona tak płynniej schodzi z tego kołowrotka, tym mamy mniej splątań. Jedną rzecz, na którą musicie jeszcze zwrócić uwagę, kupując kołowrotek, to nasz kabłąk. Zobaczcie, jak on jest tutaj wyprofilowany. Nie ma w zasadzie opcji, że jak żyłka będzie schodzić z tego kabłąka tutaj na ten wodzik, że ona się gdzieś zaczepi. Natomiast to jest mój kołowrotek, jeden z pierwszych. Też fajny, słuchajcie. Kiedyś kosztował 400 zł. Tak samo te quickie teraz kosztują około 400 zł. On jest bardzo fajny. Ma szpulę stożkową, więc taką naprawdę prawdziwą do dalekich rzutów. Zobaczcie, wykończenie tego tutaj elementu, że jak schodzi nam ta żyłka, ona się bardzo mocno mi tutaj zahaczała. I często po zarzuceniu przynęty zamykałem kabłąk i chciałem podciągnąć i ona nie była tutaj na tej szpulce, tylko właśnie tutaj zakleszczona i po prostu się psuła. Więc zwróćcie na to uwagę, jak kupujecie takie duże kołowrotki, właśnie jak ta żyłka, plecionka będzie schodzić Wam na ten wodzik. Czy ona będzie schodzić płynnie, czy jest jakaś opcja, że gdzieś tam po drodze będzie mogła się zaczepić, bo jeśli tak, to ja bym sobie podarował taki kołowrotek, bo będziecie się po prostu męczyć. Kolejnym elementem, który może nie jest taki ważny na samym początku naszej zabawy, to jest grzebień z tacką. Grzebień kosztuje około 200 zł. Powiedzmy, że razem z tacką wydacie jakieś 300, więc no, koszt i duży, i mały. Przypominam, że jedna sztyca kosztuje 50 zł w sklepie. Możemy sobie też kupić sztyce bezpośrednio od Yuki. Wówczas one będą takie niebieskie jak nasz grzebień. No może po prostu komuś to się bardziej spodoba. Po co jest grzebień? Zobaczcie, mamy tutaj od Jacka Frączka, mistrza Władek Team. Tak wygląda przykładowy przypon na flądrę od Jacka. No i po prostu wieszamy go. Podciągając nasz grzebień wyżej, możemy bardzo fajnie operować przy tym przyponie. Możemy tutaj nakładać nasze robaczki, naszą dendrobenę, czy to będzie na przykład krewetka. No właśnie, jeżeli krewetka, to często mrożona i po to właśnie są nam potrzebne te tacki, że możemy tutaj wrzucić krewetkę i ona nam się fajnie rozmrozi i będziemy mogli tutaj ją spokojnie nakładać, patrząc sobie na szczytówki naszych wędek. Od czasu do czasu oczywiście, bo jeżeli zamontujemy sobie takie dzwonki i coś się zacznie dziać, to będziemy po prostu słyszeć, że coś się dzieje, ale to tylko przy takiej fajnej pogodzie, gdzie nie ma za dużej fali, bo jeżeli jest fala, to te dzwonki nas będą po prostu wkurzać, bo cały czas będą dzwonić. Warto do kołowrotków zakupić sobie dodatkowe szpule. Jeżeli chodzi o te quickie, to tutaj dodatkowej szpuli nie było w zestawie, trzeba było ją dodatkowo kupić. Koszt około 100 zł. No właśnie, co zamontować sobie na te kołowrotki, na te szpule? Ja zawsze na sezon każdy kupuje sobie taką oto żyłeczkę Satori od Jacksona.
bardzo fajna, kolorowa, pozwala mi też kontrolować jakoś te rzuty. Zawsze staram się też na początku sezonu troszeczkę poćwiczyć, więc w tym momencie widzę, czy te rzuty są powtarzalne, czy są coraz dłuższe. Dosyć tania żyłeczka. Droższa jest od Yuki taka żyłka trzeciej generacji. Już teraz wchodzą żyłki czwartej generacji. Czym ona różni się od tamtej? Jest na pewno bardziej aksamitna. Nawet zobaczcie, teraz na mrozie ona nie robi jako takich sprężynek. Ona się jakoś tak mega nie odkształca. Jest to żyłka monofilamentowa z nylonu, który jest praktycznie niewidoczny pod wodą. Specjalistyczna żyłka właśnie do rzutów surfcastingowych, posiadająca słabą pamięć i niską widoczność w wodzie. No, wyjątkowa wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu właśnie z tamtą żyłeczką. Naprawdę jest dużo lepiej. Jest aksamitna, no i właśnie nie jest taka sztywna. 300 metrów natomiast kosztuje 65 zł. Tutaj mamy żyłeczkę 220 metrów za około 40 zł. Różnica jest, ale myślę, że można byłoby sobie kupić jedną taką, no i właśnie ja coś takiego będę chciał w tym sezonie zrobić. Na jednej wędce mam nawiniętą plecionkę 0,16. Ona pozwala mi na to, że nie muszę wiązać przyponu strzałowego, o czym będę jeszcze mówił w kolejnych odcinkach. Żeby rozpocząć przygodę z surfcastingiem, potrzebujemy oczywiście też ciężarków. Ciężarki są różne. Tam macie film o tym, jak właśnie świecą te ciężarki, bo niektóre świecą nawet, słuchajcie. Jakie są kształty, jakie jest ich przeznaczenie, no i czy ta farba, nawet jeśli jest świecąca, bo one nie są tanie te świecące, i czy ona po prostu spada, czy ona się kruszy gdzieś tam pod wodą przy kontakcie z kamieniami. Zobaczcie sobie ten film, naprawdę jest bardzo ciekawy. Kupiliśmy sobie też przypony strzałowe Satori od Jacksona. 5 takich przyponów 15-metrowych, to jest koszt 30 zł. Takie coś musicie mieć na plaży. Możecie mieć to, ale możecie też mieć grubszą plecionkę. Grubsza to znaczy jaka? Najlepiej 0,18. 0,16 też wytrzymuje, ale ona nie wytrzymuje już tak na tip-top. Ona czasami potrafi się zerwać przy cięższych ciężarkach i przy bardzo silnym, dynamicznym wyrzucaniu tego zestawu z nadgłowy, bądź też OTG. O tym też będziemy mówić. Są to dwa różne sposoby miotania tych przynęt gdzieś tam na plaży. Natomiast podstawowym rzutem właśnie z nadgłowy jest to rzut bezpieczny w sezonie letnim, ponieważ no, nie zamiata tym ciężarkiem gdzieś tam po plaży i jest mniejsza możliwość zahaczenia jakiegoś wczasowicza, bądź jeżeli się urwie, no to on tam gdzieś tam w bok nie poleci. Oczywiście kupiliśmy masę różnych popierdółek, różnych krętlików, różnych mocowań, troków bocznych. Omówimy to wszystko sobie spokojnie w następnym odcinku. Jednak chciałbym Wam zwrócić uwagę na podstawowe przypony na flądrę. Możecie je sobie kupić też w sklepie, zobaczcie, 5,80 degi. To nie jest jakiś, to nie jest jakaś super cena, czy 4,50, zobaczcie, Yorka. One są teraz troszeczkę droższe. To są przypony, które dał nam no, członek morskiej ekipy Andrzej. Dzięki wielkie. No i myślę, że na dzisiaj to starczy. Coś takiego żeśmy zbudowali, coś takiego żeśmy kupili. Oprócz kołowrotku, który tutaj widzimy, ten cały sprzęt kosztował nas gdzieś tak w okolicach 2000 zł. Oczywiście, jeżeli stać Was, to sobie kupcie na przykład dwie wędki A6. Żeby mieć dwie te same wędki, o tym też będziemy mówić. To jest bardzo fajne, ponieważ one się tak samo zachowują na wodzie, tak samo pracują z falami i w tym momencie będziecie mogli patrzeć na szczytówki i widzieć to, czy są jakieś anomalie, czy gdzieś na jakiejś wędce nie jest przypadkowo ryba podpięta. Natomiast my kupiliśmy do naszego projektu dwie wędki. Jest to wędka Litor od Mikado, tania wędka, około 220 zł na przykład w wędkarskim komie. No i wędka A6 od Yuki, mniej więcej 850 zł na stronie Yuki. Możecie sobie zobaczyć linki w opisie, tam macie wszystko wyszczególnione. Natomiast myślę, że ten sprzęt w zupełności wystarczy na to, żeby rozpocząć zabawę w surfcasting. Nawet powiem więcej, jeżeli byście chcieli tak na pół gwizdka spróbować, kupcie sobie dwie wędki Litor od Mikado, no to macie jakieś 500 zł, dwa kołowrotki, może macie jakieś karpiowe, to w ogóle nie kupujcie, użyjcie tych karpiowych. Jeżeli chodzi o tackę i grzebień, tego też nie musicie na początek kupować. Ważne, żebyście kupili chociażby taką żyłeczkę. No i dodatkowo na przykład takie oto przypony na flądrę. Jeżeli nie chcecie na przykład kupować i sami wiązać, to wystarczy kupić to i po prostu
koniec, no nie koniec. Trzeba wykupić jeszcze pozwolenie. No wystarczy tylko wysłać przekaz pocztowy, tam macie wszystkie informacje, co trzeba zrobić, żeby legalnie łowić w Morzu Bałtyckim. Więcej szczegółów będzie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy już konkretnie pokazywać różne przypony na flądry, jak to wygląda właśnie u naszych zawodników. Jacek Frączek przekazał nam dwa swoje ulubione przypony właśnie do łowienia flonder, więc one, jeden jest bardziej zbajerowany, drugi mniej. Zobaczymy, jak mistrz wiąże te przypony. No i zobaczymy też, jak wyglądają te kupne i sami zwiążemy swój przypon na flądry. Myślę, że może być to bardzo ciekawy odcinek. Jeżeli ktoś chce przekazać jeszcze swój przypon flądrowy, śmiało zapraszam do współpracy. Jeżeli macie swoje sprawdzone, przysyłajcie do nas. Będziemy je sukcesywnie pokazywać innej rzeszy wędkarzy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.